Ważna informacja, cześć. Słyszałem, że czat potrzebował Wojtka Chowka. Ale poczekaj. Się ubrałem. 5,2 tysiące łapek, miał być 6. No, powiedzieli mi, że był. Wojtek, ale, do skrzyni wskakał. Dobra, więc słuchajcie. Prośby naszych widzów są dla nas rozkazem. I nie będzie telefonu do Wojtka Chadaja, będzie Wojtek Chadaj w naszym studio. Został przywieziony prosto z Łazienkowskiej. Zapraszamy. Tylko poczekaj. Wojtek Chadaj w naszym pokoju. Zapraszamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie zostałem przywieziony z Łazienkowskiej, bo na Łazienkowską z różnych powodów nie chodzę. Kiedy wrócisz? Kiedy tam wrócisz? Czy masz zakaz stadionowy? Nie mam zakazu stadionowego. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. Wrócę na Łazienkowską, jeżeli najgorszy prezes, jaki istnieje na świecie, odejdzie, bo to, co się dzieje w Legii, dzisiejszy wynik jest tylko i wyłącznie, albo w 90% spowodowany tym człowiekiem, który miał chorą wizję, żeby przejąć Legię, która funkcjonowała bardzo dobrze, bardzo dobrze. Można oczywiście się było przyczepić do jakichś drobnych spraw, ale kto nie popełnia błędów, nawet Kowal, niech pierwszy rzuci w nas kamieniem. Dorwał się do klubu, rozpierdolił wszystko. Spokojnie, bo wszystko, bo nas... co było zbudowane i teraz mamy to, co mamy. Proszę państwa, kibice Legii, przerwijcie to. Przerwijcie to w najbardziej cywilizowany sposób, jaki można, żeby nie było później, że z Kowalem będziemy w jednej celi. Przerwijcie to w najbardziej cywilizowany sposób, w jaki kibice mogą. Dłużej się tego nie da oglądać i na to patrzeć i o tym słuchać. Przerwijcie to. Proszę was, apeluję do was. Jako kibice macie potworną moc. Poprzedni prezesi, niektórzy przekonali się o tym dobitnie, dosadnie. Zróbcie coś z tym, bo w Płocku za chwilę będzie kolejny łobot. No i oczywiście kto winny? Tylko i wyłącznie trenerzy. No właśnie, bo ja w roli adwokata. Przepraszam, bo jestem tak zdenerwowany, że w ogóle chyba nie muszę tego ukrywać. Nie, nawet nie.